Cześć wszystkim! Dziś pokażę wam pierwszego bossa w Terrarii, czyli Supotius A of Cthulhu. Przepraszam za mój angielski, bo nie za bardzo go umiem, no ale jakoś to idzie. Jak widzicie, przygotowałem nam tutaj stanowisko. Na tym stanowisku będziemy bili bossa. A w ogóle, co potrzeba do stworzenia spawna tego bossa? Potrzebujemy 6 lensów, które wypadają z demoni tej, pierwszymi stworami na mapce od początku stworzenia jej. Będą one trochę mniejsze niż te oka, które tutaj, niż to oko, które tutaj za mną leci. Będą one troszkę mniejsze niż to. Będą one miały jedną fazę, będą normalnie sobie latać. O, właśnie o takie oko nam chodzi. Z takich ok czasami może nam wypaść lens, czyli szkiełko. Z 6 takich szkiełek możemy zrobić spawn bossa, pod warunkiem, że będziemy go robili obok takiej rzeczy z karapszyn, która jest w karapszyn. I gdy się ją bije młotkiem, ona wtedy będzie nas ciskać. Lecz po zabiciu Wall of Flesh, czyli ściany mięsa, najmocniejszego bossa z piekła, gdy będziemy ciskać w tą młotkiem, nie będzie to nam zadawało obrażeń, a doda nam nowe rzeczy na naszą mapę. Dobrze, to może przejdźmy do samego ubijania bossa. Potrzebujemy jeden spawn bossa. Jest to takie większa wersja oka, jak sami widzicie. Puszcza ono małe oczka, które mamy raczej na hita, chociaż nie wiem. Trzeba zobaczyć, ile one mają PZ, punktów życia, ile one mają. No same oko ma 2800, no te oczka mają 8 punktów życia, a samo oko, sam boss ma 2800 punktów życia. Jak widzicie, ja mam już takie dosyć bardziej mocarne itemki, więc szybko go zabiję. Ale waszymi itemkami za szybko to nie będzie. Chyba że też będzie ktoś miał takie itemki. Dobrze, to ja już będę się raczej z wami... A nie, jeszcze nie. Co wypada nam z takiego bossa? Obojętnie jaka ilość demonit ore, z którego będziemy mogli zrobić sztabki. Mi wypadło chyba tam z 60, bo już przed chwilą ubiłem jeszcze raz tego bossa. Wypada z niego Corruption Sets. Czyli dzięki temu możemy zasiać, o właśnie, takie lensy nam wypadają z tych małych oczek. Ale od początku. Z tych corruption sets możemy te corruption sets zasiać na normalnym świecie, tylko potrzebujemy do tego mood block. Musimy postawić mood block, usunąć lokalizacja mood blocka musi się znajdować w ciemnym miejscu i dosyć dużym. Wtedy, gdy zasiejemy na mood bloku takie ziarenko, gdy zasiejemy corruption set na mood bloku w ciemnym pomieszczeniu, rozrośnie się nam corruption, czyli taki biom, który ma swojego bossa, Eater of Worlds, i swoich strażników, Eater of Souls, ale też innych map, lecz inni się pojawiają dopiero po zabiciu Wall of Flesh, czyli głównego bossa piekła, ściany mięsa. No dobrze, to już się będę tutaj z wami żegnał. Cześć.